JG, wybierz liczbę od 1 do 30. 7. Okej, okay, macie zostać 7 łapek pod tym filmem. Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Kawson. I to jest drugi odcinek maratonu świątecznego. I dzisiaj jest mój przyjaciel, drogi Giotga. Cześć, Giotga. Znaczy, żebym ja tutaj nagrał film z tobą, znowu to musi być 69 łapek. Wbijcie 69, ale progiem jest 7. Bo... Dobra, zmienię go na kolejny odcinek. Dobra, mniejsza z tym. Będę sexy laska w ogóle tutaj pani ta z Giotgą i dziś... Dzisiaj robimy challenge z Giotgo. Bo Giotga zrobił takie mega kozak, w sensie takie straszne shadery. Nie no, nie zrobił, tylko ja je znalazłem, no. Zrobiłem, tak, tak. Tak, tak, zrobił, dokładnie autorskie shadery, 10 zł do Knighta dostajecie 1/4 linku i wiecie, każde 10 zł to jest 1/4 linku, nie? Tak, na live'ie, u mnie albo u Giotgi i w ogóle, zostawcie suba GiotZ, macie w opisie link do tego gościa, bo gościu ma fajne filmy i w ogóle, i ma kozak głos i w ogóle Giotga ogólnie jest kozak człowiekiem. A wiem, że wy nie lubicie długich wstępów, więc no. Uwaga, zobaczcie zaraz shadery. Patrzcie, tam jest normalnie taka ładna po prostu baza, tutaj wielki zamek, takie to, tu jest Giotga. Tam wszystko ładnie to wygląda, nie? Uwaga, ja teraz klasnę, co nie Giotga? Klasnę teraz, w tym momencie. I tam się te shadery zrobią takie bum. Uwaga, uwaga, jesteście gotowi? 3, 4 i BUM! Widzowie, widzicie to? Widzicie to, co się dzieje na tych shaderach? Patrzcie. Dobra, idzie. Patrzcie, jak to jest! Ja dupię, nie! Czekajcie, bo na tym da radę wygrać, ludzie, ale no, popatrzcie sami, nie? Popatrzcie sami, jak to wygląda. To jest po prostu... Nie wiem, jak się... Ja będę w dół chodził chyba i się patrzył, bo ja tu naprawdę, jak ja raz grałem sobie na tym, nie? I potem sobie spojrzałem w pokój swój, to ja nie wiem, ja nie potrafiłem chodzić po pokoju. Mi się wydawało, że się wszystko częsło. Ale na tym wcale nie jest aż tak trudno wygrać. Z Kacperiksem wygraliśmy na tym. To jest akurat nie wiem, wygrać będzie to. Z tobą. To jest. Myślę, powiem wam tak, moi nie drodzy. Jak nieważne, jakie są shadery, ważne są, jacy są gracze. I wiecie co? Zgadnijcie. Przegraliśmy tą arenę! Tak! Ta arena będzie przegrana i sobie to teraz zobaczcie i posłuchajcie jeszcze tych słów, które powiedziałem na samym początku. Posłuchajcie tych słów i weźcie sobie to do serca, bo jestem. Drugi czerwony? O nie! Spadłem! Ty, zdążył łóżko rozwalić któryś. Nie wiem, jakim cudem, jak ich klepałem cały czas, ale... Nieważne, jakie są shadery. Ważne są, jacy są gracze. Spadłem! Dobra, ludzie, żartowałem, druga arena nie ma końca. Hej, już wychodziliście z odcinka, nie? Nie, żartowałem. Ezik z wami, Tylko nastąpiła pewna zmiana. Tak. Ponieważ ten typek tutaj mnie denerwuje bardzo i mnie z ukrycia, kurde, nagrał. Nawet, więc musi być 25 łapek, żebym ja z nim mógł coś nagrać znowu. No dobra, 25 łapek, ludzie, w ogóle ten odcinek z nagrywania z ukrycia będzie już za niedługo. Będzie, nie wiem kiedy, ale jest daily, więc za niedługo, bo mam parę odcinków jedynie na zapas, więc ten odcinek wleci jak najszybciej. W jaki czas to złotuje, po prostu w taki wleci i będzie fajny odcinek, bo Giotga opowiedział bardzo ciekawe historie w sumie, które mogą was zaciekawić, więc wyczekujcie tego odcinka, będzie bardzo, bardzo, bardzo smacz ciekawy. I w ogóle, jak już jesteśmy na tym takim oficjalnym odcinku, gdzie jak oglądacie jeszcze odcinek, bo moja średnia oglądania to jest 3 minuty, nie? Więc jeżeli oglądacie jeszcze do tego momentu, to napiszcie Giotga to Cox. O, napiszcie Giotga to Cox i będę wiedział, że oglądaliście do tego momentu i będzie bardzo mi miło wtedy i w ogóle. I wtedy, nie wiem, no, przypnę wam serduszko. Ten jest budował, kurde, z drewna i ze szkła. I dobrze. Au, z Giotga to jest przecież kamikadze, on tylko z TNT wali normalnie. Z Giotgą, gdzie nie pójdę, hop, ma TNT w łapie. Dosłownie. Teraz też. Kościół, to jest dosyć skuteczna. Ty, bo to Fikowski to jest Jezus kaktusa ma. I patrzcie, po co on się buduje tak do góry? Patrzcie, ludzie, to jest... Pa, gościu się buduje do góry, zaraz zeskoczy i spadnie i straci połowę HP. Stracił 8 HP. Dawaj, 3 tepamy się do góry. Czy ty zginąłeś? No nie. Nie gadaj. Kurde. Dawaj, szybko do nich, szybko do nich, szybko do nich. Mam za mało wełnę. Czekaj, bo wezmę sobie... O, bo nie, bo ten gościu znowu robi tą samą taktykę, czyli leci do samej góry i zaraz... A nie, dobra. Dobra, a w ogóle te shadery. Bo ludzie bym robił odcinek o shaderach, a praktycznie nic nie jest o shaderach, więc taka trochę beczka ze mnie. No widać przecież. Jeden ma laga. Niszczę łóżko. Dobra, nie ma.
ale ten Tofikowski dziwnie pije, dosłownie. No, to był taki malutki szczegół, że w sumie łóżka nie mają, ale dobra. Dobra, nie ma tryhardu, widzę na arenie. Chlebek Player jest, pa! Chlebek Player, sławny ten, stażysta. Nie, on po prostu to tam no, pisze. No, on tam sprawdza chyba kogoś. Ty, bo ten zielony tutaj. No, zeskocz. W ogóle cały czas Wither jakiś za moim kursorem chodzi. Normalnie za moim kursorem Wither chodzi taki. Ej, a w ogóle ty sobie zdajesz sprawę, że jakbyś nagrywał jakieś takie ciekawostki albo mroczne historie, to byś był jednym z lepszych youtuberów, masz taki perfekcyjny głos do tego. Dobra, ten zielony w ogóle nie wiem, co się z nim stało. Teraz idziemy do Aqua, do niebieskich i trzeba pokonać w toalecie. Mamy Prota, mamy Pułapkę na bedzie, dobra. To pokonujemy tych wszystkich i jest, nie? Wygramy teraz Geodga, tak? Wygramy to? Wygramy. Witam, ja jestem DJ Paukerson. Dzisiaj obejrzymy 5 strasznych nagrań z internetu. Wiesz, jaka jest różnica między wami? Jaka jest różnica między tobą a Paukersonem? Ciebie można słuchać. Ty, może, bo może. Aqua idzie do nas, pilnuj bazy. Czekaj, kilo w siekierę. A, idzie. Dobra. Jak on mnie zepchnął? Przepraszam bardzo. Się buduje, kurde, do góry i już spadł. No właśnie, ja nie rozumiem ludzi, co się tak budują do góry i potem spadają i... Znowu spadł. Chyba będzie to i tracił HP i w ogóle, i w ogóle. A ten Wither, kurde, za kursorem to mnie... A widzisz, jak na niego uwagi nie zwracałeś, to nic nie było. Ty, zrobię taktykę, dzięki której wygramy grę na pewno. Tam jest niebieska i niebieska już nie ma, za to morcy idą do nas. Pilnuj bazę chwilę. Okay, mam taktykę, dzięki której mamy zagwarantowanego wina na pewno. Tylko to jest bardzo taka chamska taktyka, ale... U mnie no. Biegniesz normalnie pod górę tak pilnowo. No rzeczywiście, to ludzie, ale serio, na tych shaderach patrzcie na to, co tam jest. Jakbyście się... Ty jeden w ogóle to umie tego, speedbridge'a robić. Albo ma makro. Zrobię bardzo chamską taktykę, ale ja chcę wygrać. Ludzie, sorry, ale czasami ta gra wymaga poświęceń i zmienienia swojego nastawienia do świata. Nie, i co? Postaw TNT przy naszym łóżku. Zaufaj mi. Pali TNT na nasze łóżka. No chyba cię. Zaufaj mi. Czemu? Zaufaj mi. Będzie bardziej niezniszczalne. Zaufaj. Postaw TNT. No uwierz, nasze łóżko będzie... Nikt go nie zniszczy teraz. I dasz obsidian? O tak! Czekaj, czekaj, nie, nic nie... Czekaj, bo tutaj ten blok akurat ci przyda. O, jeszcze tutaj jeden. Jeszcze tutaj jeden. No jest, dobra. Czekaj, jest, jeszcze tylko morscy. Jeszcze tylko morscy. Nigdy nie miałem łóżka jeszcze. No, czekaj, widzisz? Sekryte, że teraz nie widać w ogóle, pięknie. No jest, dobra, i teraz można Aqua zabić je, no i gierka i to. Mamy Sharpa, mamy to, mamy tamto w ogóle i... Jeszcze tylko Aqua zostali i Chlebek Player jest na arenie. Normalnie. Jasne, bo ja mam cheaty. Nie no, po prostu sławni jesteśmy, to dlatego. No właśnie, on nas ogląda. Dobra, tutaj są ci morscy. Nie mają łóżka. Jeden ma ze dwóch. GZ 8, więcej fragów, nie oddaję ci kanału. Dziękuję za oglądanie. Nie, jeszcze jedno.